Ruch Chorzów wreszcie zwycięski. W spotkaniu trzeciej kolejki drugiej ligi niebiescy pokonali Skrę Częstochowa aż 4-0, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Już w 10 minucie Artur Balicki uciekł obrońcom przy stałym fragmencie gry i strzałem głową skierował piłkę do siatki. 4 minuty później kibice na stadionie przy ulicy Cichej znów wybuchnęli z radości. Mateusz Bogusz zwiódł rywala w polu karnym i mocnym uderzeniem zdobył drugiego gola dla Ruchu. Dobrze, Ruch, no i prowadzi 2-0. Jeszcze w pierwszej połowie gospodarze podwyższyli prowadzenie kapitalnym strzałem zza pola karnego, popisał się Michał Walski. Mamy trzecią bramkę dla Ruchu. Wynik na 4-0 na początku drugiej części gry ustalił Artur Balicki, który zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu, wykorzystując doskonałe podanie Jakuba Kowalskiego. Numer 4. Po tym zwycięstwie Ruch awansował z dołu tabeli na 12 miejsce. Z kolei Skra Częstochowa znalazła się na szarym końcu ligowej stawki.